witam was bardzo serdecznie w tym odcinku, a w dzisiejszym filmie będziemy robili kolejny zestawik. Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, a teraz już przejdźmy do robienia. Okej, mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie widać. Tak prezentuje się oto ten zestawik. Niestety, ale nie będzie go tak bardzo widać, bo softbox mi się odbija, ale są to ponczusie i dzisiaj będziemy robić pączki. Więc oczywiście na samym początku otworzymy sobie ogólnie całe opakowanie i zobaczymy, co jest w środku. Tadam! Tutaj mamy naszą tackę, nożyczki i obcinamy. Mogłam to po prostu urwać, byłoby prościej. Tutaj wyłaniają nam się wszystkie rzeczy. Mamy dwie takie foliki, gdzie są inne paczuszki. Tutaj wydaje mi się, że są bardziej takie rzeczy do dekoracji, ponieważ mamy tutaj posypkę. Chociaż tutaj jest też coś chyba truskawkowego i też chyba będziemy robić z tego ciasto. Mamy folikę do lukru, łyżeczkę oraz zbiorniczki i miarkę. Ja sobie odetnę tylko miarkę, bo nie sądzę, żeby potrzebne było odcinanie czegokolwiek jeszcze. Chociaż tą część też byłoby można obciąć. Podzieliłam sobie wszystko na trzy części i zaraz zabieramy się do roboty. Otworzymy pierw wszystkie opakowania, które są w zestawie. Będziemy robili waniliowe, a później czekoladowe, które znajduje się tutaj. Muszę tutaj wlać miarkę odpowiednią wody, tylko że powiem wam, że żadnej linii tutaj nie widzę i będziemy musieli się posłużyć miarką. Z tego co wydaje mi się na opakowaniu, podobno mamy tutaj wlać trzy miarki wody, które oczywiście przeleję, bo czemu by nie? Ale dobre, mamy jedną, drugą i trzecią. Chociaż powiem wam, że trochę mało tej wody mi się wydaje. No ale dobra, otwórzmy to i za chwilę zobaczymy, najwyżej się trochę tej wody doleje. Ładnie to pachnie, ale w sumie nie powiedziałabym, że jest to wanilia. I wsypujemy to tutaj, no i będziemy mieszać łyżeczką. I tak jak mi się wydawało, jest chyba troszeczkę za mało wody, więc ja delikatnie jej tutaj ociupinkę doleję, tak żeby ten cały proszek się wymieszał. Najwyżej zepsuję to, co robię. Trudno się mówi. Wezmę to już do ręki i ugniotę to po prostu w ręce, bo wydaje mi się, że to będzie o wiele lepszym pomysłem. Ale to się klei. I mamy taką oto kulkę zrobioną. Odłożę ją na razie obok i umyję ręce. Teraz zajmiemy się czekoladą i wleję tak jak wtedy trzy miarki wody i troszeczkę więcej. Tak o pół miarki więcej. Ciach, ciach, ciach. No to akurat powiem wam, że ładnie pachnie czekoladą i czuć, że to jest czekolada. I oczywiście mieszamy i jak zawsze muszę coś rozsypać. Bo czemu by nie? Ale to intensywnie pachnie czekoladą. To akurat trzeba przyznać, tam to tak bardzo nie pachniało, ale to naprawdę czekoladą pachnie i mam ochotę to już teraz zjeść, przysięgam. Trochę mi się pomieszały smaki, bo tutaj było ociupinkę tego żółtego, ale mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak czuć. Nie było właśnie tego dużo, dlatego mam nadzieję, że będzie w porządku. Wezmę to też w rękę. To pachnie takim budyniem czekoladowym. I mamy kolejną kuleczkę. To mi się aż tak do rąk nie przykleiło, więc dobrze. Tak ogólnie na opakowaniu mamy tutaj napisane mniej więcej wielkości, które musimy osiągnąć, ale myślę, że jest to bez sensu i jakoś sama sobie poradzę. Urwę sobie kawałek tego i po prostu wcisnę w foremki. Najwyżej jak będzie za mało, to się dołoży. Jest troszkę za mało, więc sobie dołożę tego. Chciałabym bardzo w sumie zrobić misia, tylko nie wiem, czy chce mi się w to bawić, a wydaje mi się, że te tutaj rzeczy, które są już w tej foremce, są bardzo ładne i myślę, że będą wystarczające. Jak to w piekarni cukierni, nigdy nic nie wychodzi idealny, ale ma to swój urok. Teraz wzięłabym trochę brązowej masy i zrobiła te kwiatuszki, które tutaj są.
gotuje się kwiatuszek. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda moje brudne stanowisko pracy przez proszek, ale tak wyglądają skończone wszystkie ciasteczka. Zrobiłam także dwukolorowe i zwykłe. Teraz będziemy musieli zająć się polewami i ja nie mam pojęcia, które to które, ale każda ma inny kolor, plus jedną z nich będziemy musieli włożyć do tej saszetki. A w sumie to chyba nawet każdą możemy włożyć, ale z tego co mi się wydaje, to na obrazku jest niebieska? Chociaż może jednak nie. Na obrazku pokazuje mi, że trzeba zrobić różową i żółtą, której tu nie mam. Chyba, że to była ta, ale to było do ciasta. Ale z tego co mi się wydaje, to jest różowa, niebieska, a tu mamy jakieś posypki, czyli czekolada to będzie ta. No, nie wiem, czy to będzie czekolada. Co dziwne, na opakowaniu... O Boże, ale będzie czyszczenie stołu. Na opakowaniu jest pokazane, że mamy... W ogóle nie wiem, po co są te dwa, chyba na posypki. Pójdę to może opłukać. Na opakowaniu jest napisane, że do sosów mamy użyć jedną miarkę wody, co myślę, że może być trochę za mało, no ale skoro jest tak napisane, to tak zróbmy. Mamy jedną miarkę wody, będę wszystko robiła w tej dużej, żeby na przykład nie nabrudzić. I biorę fioletowe opakowanie, ucinamy. I tak, to jest czekolada, pomimo tego, że opakowanie jest fioletowe, ponieważ pachnie czekoladą. No i mieszamy, moi drodzy, i tak jak mi się wydawało, tej wody jest znacznie mniej, niż by mogło się wydawać, bo jednak ciężko się to miesza i trochę wygląda to jak takie typowe kakao. Ale naprawdę niesamowicie to pachnie. Pachnie jak właśnie polewa czekoladowa. Kiedy mamy wymieszaną już naszą polewę, no to musimy włożyć ją do woreczka. Szczerze boję się to robić, przysięgam. Nienawidzę brudnej roboty. Ale dobra, postarajmy się to tu przenieść, chociaż powiem wam szczerze, że ciężko będzie. Naprawdę ciężko będzie, bo to się strasznie tak będzie lało chyba, tak mi się wydaje. No, będzie mi to spadało z łyżeczki, a łyżeczka jest dość mała i ciężko to się nabiera. Postarałam się jak najwięcej tej czekolady tu zgromadzić. Przy okazji się obrudziłam, ale powiem wam, że to jest dobre. To akurat jest bardzo dobre, to trzeba przyznać. Muszę trochę to wytrzeć też, żebym wszystkiego nie pobrudziła. Niech mi to spłynie na dół. Dobra, jedną rzecz mamy gotową i szczerze powiem, że nie chce mi się tego iść myć. Dlatego kolejne rzeczy zrobimy w tych małych oczkach. O nie. Tak jak wcześniej, jedna miarka wody i sądzę, że to będzie trochę złym pomysłem, bo tego proszku będzie dość sporo, tak mi się wydaje. I nie wiem, jak to wymieszam w małym okienku, ale jakoś muszę dać radę. To będzie pewnie śmietanka, albo lukier. No i oczywiście, proszku jest tyle, a wody tak mało. Ale w tych mniejszych o wiele łatwiej się je miesza, bo jest mniejsza przestrzeń i po prostu... pachnie śmietaną. Taką, no, śmietaną pachnie. Bardzo ładnie pachnie, a propos. Nie mogę się nawąchać tego. Dobra, i tak muszę to oblizać. Ale to jest dobre. To akurat jest dobre, to trzeba przyznać. I teraz jeszcze zostało nam truskawkowe, więc jedna miarka wody, troszeczkę za dużo. Ale lejemy miarkę wody. Bierzemy ostatnią do sosików torebeczkę. Ucinamy. Pachnie truskawkami, tak szczerze, ale nie podoba mi się ten zapach. Jest taki bardzo chemiczny. A w sumie co się dziwić? Ale myślałam, że będzie bardziej intensywnie pachniało tymi truskawkami, chyba że po wymieszaniu to się zmieni. Ale ma bardzo ładny różowy kolor. Ale śmierdzi, nie, to śmierdzi, to mi nie pachnie truskawką. Nie, nie przelewaj się, wracaj. Dobra, myślę, że jest gotowe. Smakuje jak i bufen ten wpłynie. I czas, moi drodzy, na dekorowanie ciastek. Jeszcze przy okazji otworzę sobie obydwa opakowania dekoracji. Tutaj mamy taką posypkę, a tutaj w sumie nie wiem co jest. To są jakieś ciastka. No dobra, sprawdźmy, jak będzie dekorowało się nasze piękne ciastka. Oczywiście zacznę od czekolady. Nie mam pojęcia, jak je udekoruję. Mam nadzieję, że mi się jakoś ładnie uda. I ucinamy tutaj kawałeczek. O nie! Miał być kawałeczek, Klaudia. Teraz pytanie, jak je udekorować. Zaczęłabym od czekolady na jednym z pączków. Chciałabym zrobić taką spływającą czekoladę, ale chyba coś mi nie wyszło. Wspomogę się łopatką.
jeszcze w sumie to czekoladowe bym zrobiła takie kropeczki z czekolady. Wygląda to przyzwoicie. I jeszcze na tym coś zrobimy. Takie polane czekoladą. Na donacie zrobimy oczywiście posypkę, bo to będzie wyglądało niesamowicie. Jak prawdziwy donat. Ta-dam! Naszą gwiazdeczkę polejemy truskawkami. Nie wyszła tak dobrze jak w mojej głowie. I na to posypiemy te ciasteczka. Tutaj natomiast damy śmietankę. Z dodatkiem różu, jak widać. Dodajmy oczywiście jeszcze dodatki i posypkę. I tak prezentują się ciasteczka, moi drodzy. Okej, czas teraz spróbować tego, co zrobiliśmy i powiem wam, że mam nadzieję, że nie jestem prześwietlona aż tak bardzo. Jeżeli chodzi o ciasto, to zostawiłam sobie dwa małe kawałki, żeby posmakować, jak to w ogóle smakuje bez niczego. Posmakujmy pierw tego żółtego. Powiem wam, że ciasto, tak jak robiłam od jakiś czas temu sushi, to samo ciasto do sushi, ten ryż był niedobry, to ma konsystencję tego ryżu, ale smakuje mi to. Teraz weźmy brązowe. Zdecydowanie czuję tu czekoladę, tam była wanilia. Smakuje to jak budyń czekoladowy po prostu, ale tej czekoladzie to ja po prostu się nie mogę oprzeć. Ta czekolada z sosiku jest po prostu cudowna. Mogłabym to jeść. To smakuje jak kakao. Jeśli chodzi o same sosy, kolejne, to jak dobrze wiecie, mieliśmy biały, który był śmietankowy. I jest naprawdę po prostu super. To właśnie smakuje jak taka śmietana połączona z takim kremem. Jest naprawdę dobra. A porównując już do tego różowego, to niestety, ale różowy przegrywa. Nie smakuje mi to. Smakuje to jak i bufen, tak jak już powiedziałam, ten dla dzieci truskawkowym. Może nie tak samo, ale strasznie podobnie. Ale jestem na nie, na truskawkowym. Czas posmakować dekoracji, że tak to ujmę. I mamy tutaj posypkę, ale wydaje mi się, że to będzie smakowało po prostu jak zwykła posypka, bo nic tutaj nowego, innego nie ma. Zwykła posypka, nawet takiej słodyczy nie czuję. Wysypałam. Ale dobra, jestem ciekawa bardziej tego, co znajduje się w tej innej saszetce. A mianowicie, to są chyba jakieś takie bardziej chrupki. To są pokruszone ciastka. I powiem wam, że mi smakują. Są bardzo dobre. O nie, mój włos. Te ciastka mogłabym jeść. I zjadłam. Teraz czas na, moi drodzy, całego poczucia, całe ciasteczko. I zaczęłabym od mojego ślicznego donata. To mi smakuje, bo tu nie ma różowego. I czuć bardzo dobrze tą czekoladę z polewy, bo po pierwsze dałam jej bardzo dużo, bo druga jest pyszna, no. Teraz posmakowałabym całość z różowym i posypką z ciasteczkami i zwykłą posypką. To już mi tak nie smakuje. To już nie jest to. Strasznie mi nie smakuje to truskawkowe. To jest po prostu niedobre. I czas na ostatnią czekoladową z polewą białą. Ta biała polewa to chyba moja druga ulubiona polewa, nie licząc tej czekoladowej. Po prostu jest pyszna. Podsumowując, truskawkowa polewa jest po prostu niedobra. Wszystko inne mi smakuje. Najbardziej mi smakowała polewa czekoladowa oraz polewa śmietankowa. I jak chcecie więcej takich odcinków z robienia zestawów, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie, więc cześć!